Swojskie jajka od swoich kur. Swoje własne kury. Muka kukurydziana i masło. No jesteśmy na polu herbaty. Many families depends on everything. Kaukaska mniejszość narodowa, las. No i arabskich turystów, którzy mają grube kieszenie. Nie podobała nam się atmosfera. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Witamy Was z północno-wschodniej Turcji. Jesteśmy niedaleko granicy z Gruzją, a dokładnie w rejonie Rize. A okolica ta słynie z plantacji herbaty. No i właśnie jedną widzicie za nami, druga jest znowu za ciapkiem. Także gdzie okiem sięgnąć, wszędzie rośnie herbata. Jesteśmy niedaleko miejscowości Hopa. Pokręcimy się po okolicy i chcemy też odwiedzić znajomego z Instagrama. W sumie znamy się tylko online, ale już od paru lat i zawsze myśleliśmy, że jak przyjedziemy w te rejony Turcji, no to po prostu tu zajrzymy, więc jedziemy szukać tej miejscówki, jedziemy szukać plantacji herbaty, może gdzieś będziemy mogli popracować przy zbiorach, zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. Jak widzicie, jest tu pięknie, zielono, jest też dużo takich właśnie rwących potoków, strumieni, ale trzeba uważać, bo jak spadnie deszcz, to te strumienie zamieniają się w rzekę, zalewają drogi, także mam nadzieję, że deszcz nie pokrzyżuje nam planów, no bo jednak co chwilę pada, mimo że jest dosyć ciepło. Co tam, Paweł, znalazłeś? No nic, zwróciłem uwagę już po raz kolejny na takie urządzenia, maszyny, które mijamy po drodze. No i teraz już wiem, do czego one służą. Zobaczcie, tam jest taki koszyczek. No i jeżeli pole jest oddzielone strumieniem, no to oni sobie po prostu tą herbatę zbierają i te worki zrzucają przy ulicy, no bo przecież te worki musi ktoś zabrać do fabryki herbaty. No właśnie, no właśnie. I koszykiem sobie jedzie w dół, tam z tych stromych wzgórz zbierają do worków, woreczek, na koszyczek, ciach, zjeżdża na dół. Dobra, jedziemy dalej. Już nam się zaczęło tu podobać, bo coś innego, wiecie, no, herbata nie rośnie wszędzie. Wieżowce są wszędzie. No. Jakiś blok jaki zawsze krzywy, musi być. Matko Bosko. Kto go budował? Ma tutaj swojskie jajka od swoich kur. No, swoje własne kurki, no. Proszę bardzo. Wow! Perfect! Will be perfect, yeah. Super! A Marian z Jaszarem sobie właśnie żyją tutaj, w tej okolicy, gdzie uprawia się mnóstwo herbaty! Co my tutaj mamy? Cześć! Przybij piątkę! Dzięko! To będzie jakieś tradycyjne, zazwyczaj podawane danie na śniadanie. It's corn. It's a butter? Butter and corn. Mąka kukurydziana i masło. Dodaję trochę wody. Ani. Ani. Chestnut, Ani. My make Ani. Jasir robi miód i to jest orzechowy, tak? Chestnut. Tak. A Miriam kroi ser. Cheese. To będzie... Cheese będzie dodany do tamtego. Okay. O, już serko tutaj powolutku się roztapia. Tutaj widzę jakieś ziemniaczki dochodzą już. Taki piec to super sprawa, nie Monia? No. Super, ale jest tak gorąco od niego. O, w zimę to by było fajnie. No, w zimę to super. Ale i tak nie ma upału. To. Tak. Ta potrawa, masło z mąką kukurydzianą i z serem, to jest muchlama. I to jest takie tradycyjne śniadanie w tym rejonie. No razem z jajkami. Z jajkami, tak. I z miodem.
Miód, warzywa. Topi teraz. Zostaliśmy zaproszeni na śniadanie, także idziemy popróbować teraz tych regionalnych specjałów. No wygląda tu wszystko wyśmienicie. Ja tak pasznam się apcia. Szarek to od razu miksuje. Prawa. No jak? Bardzo dobre. Takie fajne ciągnące. Jeszcze z chlebkiem, nie? Z chlebkiem, ale najlepszy jest ten miód kasztanowy. Mówię wam, jeszcze takiego miodu to nie jedliśmy. Kupiliśmy w Grecji kasztanowy, ale ten jest dużo lepszy, nie? Jeśli chodzi o jajka, to właśnie robią takie sadzone. I nigdy nie miksują, nie robią jajecznicy, tak, po prostu tak jak my. Typowe jajecznicy jak my, tylko widzicie, ono tak wygląda, jakby takie sadzone było. Z dużą ilością masła. No. Po turecku. No, co tam masz? Okej. To nam się rozpadało. Ale może zaraz pojedziemy w jedno piękne miejsce. W ogóle jest tutaj piękne, zobaczcie, jak zielono, mokro. Nawet jak pada, to jest fajnie. Nie? Fajnie jest? Okej. Monika marzyła o tym, żeby zobaczyć, jak rośnie czaj. Na razie ją dopiero piłam, ale zaraz zobaczymy, jak rośnie. Tutaj byśmy nie wjechali. Podjechać. Stanęliśmy, po prostu koła zaczęły popsować, ale zaraz coś wymyślimy. Udało się! How are you, YouTuber? Good! That was good! Trochę ciężko to było, jak widzicie, wjechać, ale udało się. Taka glinka się zrobiła od tego deszczyku. No, ale pięknie. No jesteśmy na polu herbaty. Ciężko tu było dojechać, po prostu droga, błoto, popadał trochę deszcz, więc no dwa razy podejście mieliśmy, ale za drugim razem daliśmy radę. Herbatka, słuchajcie. Widzicie? Ale jest tu taki specyficzny zapach. Tak, no niby te liście w ogóle nie pachną, ale jakoś tak pachnie. Czym innym bym powiedziała. Może coś tu jeszcze rośnie. Jasza nam nie mówi. Herbatkę zbierają co 2 miesiące. W czerwcu, pierwszy tydzień czerwca, później sierpnia i później października. Ostatni raz. No, so just 3 months, yeah? Yes. Per year. Three times per year. Yeah, yes. Okay. Cool. It's one people, it's now old machine is cutting. Very little harvest, but it's now is electric charge machine. It's one people, one day 500 kilos tea harvest. One day, one person? Yes, possible. It's harvest is very difficult. You see, the road is difficult. And then big one. Yeah, you have to climb. To cleaning, blah blah. It's hard work. Yeah. Tea farm, it's make a Kemperwan people help me this tea farm. Over there? Yes, Helmut tea farm, his name. You see new one? Yeah. Small one, it's big. Oh, there's a small one over there. Yeah. Very quality tea is, you see, its color is this one. Light green? Light green, yes. You see. You see, this is white tea. This is dry
mm-hmm. you possibly is the green tea. Mm-hmm. But this is a sold fabric. Fabric is grinder, is fire, many process. Mm-hmm. Is black tea. Uh-huh. Generally in Turkish, like to black tea. Black tea. Black tea tasted, mm-hmm. but is a green tea very healthy. This one is very healthy. Mm-hmm. Mm-hmm. So this one is gonna be green tea? Yes, 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 yes. And this one white tea, the small one? A small one, yes, 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 okay. mm-hmm. white tea. Mm-hmm. Wow. This beautiful. Many people, this economy depends on the tea farm. Mm-hmm. Yes, tea is very important economic. For this region, yeah? For this region, yeah. Yes, yes. Many families depend on everything, on the... this money. Mm-hmm. Monika, wróżka herbaciana. W niektórych miejscach widzieliśmy, że herbata rośnie w takich rządkach. Takie ładne są kłębuszki, po prostu te krzaczki. A tutaj jest po prostu taki chaos. No i dowiedzieliśmy się, że to jest taki właśnie stary styl sadzenia. No bo to jeszcze jego rodzice, Jaszara rodzice, tak hodowali po prostu tą trawę. I... Słuchajcie, siedem... Co? Tą trawę, tą herbatę. Tą herbatę, tak. I po prostu to jest tak posadzone i rośnie taki cały gąszcz. No ale jestem w szoku. No jest tu trochę tego pola, bo tam jeszcze jest taka młoda. Jest. Tak, tam jest po drugiej stronie i rocznie około 20 ton zbierają, także sporo. Sąsiedzi już po zbiorach jadą. Zawieź herbatę do jakiejś fabryki. Przyjechaliśmy na kolejną farmę. Jaszer nam chciał pokazać jeszcze, jak wyglądają zbiory. Ale zobaczcie na tej plantacji, jak fajnie widać ten nowy styl sadzenia herbaty po prawej stronie. I te krzaczki po lewej, to jest tak jak u Jaszera. Taki trochę rozgardiasz turecki. Tak, a tutaj już są wygląda. Takie równiutkie rządki. No ładnie to też wygląda. Niestety, słuchajcie, tak się rozpadało, że z oglądania zbiorów raczej nici. Dopadła nas ulewa. Ale słuchajcie, się rozpadało. Normalnie szok. Przestało padać. Idziemy zjeść obiad z Jaszarem i z Miriam. Odgrzaliśmy tu nasze jedzenie, to co mieliśmy po prostu, damy im spróbować. Mam nadzieję, że im będzie smakowało. No i zjemy sobie razem. Smakuje, tak? Good? Good. Do dobrze. Kamery tak mówią tylko. Nie no, zajadają się, no to chyba im smakuje. Zobaczcie, jaką ucztę tutaj nam naszykowali, po prostu masakra. Ten chleb jest najlepszy, no, podobno chleb prosto z Trabzon. Trabzon takie chlebki pieką, jedna kromeczka na śniadanku. Very big. Oj, co my tutaj mamy? To mamy makaron z przyprawami, gotowany na maśle i oliwie. A tu mamy fasolkę, pomidory i cebulkę. Niam, niam. Jaszer, zabieramy się do jedzenia. Thank you. Afiatosun to znaczy smacznego. Niestety musimy wyjechać od Jaszera i Miriam. Bardzo miło spędziliśmy czas. W 100% polecamy wam tą miejscówkę. Miriam pysznie gotuje. Można sobie fajnie z nimi spędzić czas, naprawdę. No, a my jedziemy szukać czegoś do spania. Bo powolutku musimy ruszać się do przodu. Oczywiście u Jaszera i Miriam można zostać na noc. Bardzo mile widziani są u nich vanliferzy. Lubią gościć vanliferów, kamperowców, jak zwał, tak zwał. Chcieli, żebyśmy zostali, bo za jakieś 3 dni będą zbierać herbatę. No my też byśmy chcieli zostać i zobaczyć, jak te zbiory wyglądają. Może nawet im pomóc, ale niestety czas nas goni. Dlatego musimy lecieć dalej. Chcemy trochę odjechać i będziemy dokładnie szukać miejscówki. No właśnie, z tymi miejscówkami tu jest trochę słabo, ale mamy nadzieję, że coś znajdziemy. Okolica jest przepiękna, tylko miejscówek jak na lekarstwo. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Słuchajcie, dojechaliśmy do miasteczka Arhavi.
nad Morzem Czarnym. Mamy tu piękny obiekt sportowy, wszystko wygląda bardzo ładnie i jest zadbane. Przy miejscówce mamy toaletę, jest tam prysznic nawet, dzisiaj brałem. No, wody ciepłej nie ma, no ale cóż, jest zimna, ale nie aż tak bardzo. Wszystko oczywiście jest pootwierane, także można brać piłkę i na przykład jak na tym boisku pyknąć sobie mecz w siatkówkę przed publicznością, która też ma gdzie usiąść. I tak, słuchajcie, no będziemy się kierowali dalej wzdłuż Morza Czarnego, ale co jest najfajniejsze na tej miejscóweczce, to zobaczcie ten blok. Ten blok jest po prostu jakimś straszydłem. Niby piękny, murowany, wysoki. Co ciekawe, cały czas z nim mieszkają ludzie, ale górne piętro jest niewyszykowane. Nawet okien nie ma, także ja nie wiem, jak jest tutaj burza, pada deszcz, to co, tych na dole zalewa? Ja już się ucieszyłam, że zjeżdżamy wreszcie nad morze po tych 2 miesiącach w tym trudnym terenie, ale jak się okazuje, wzdłuż Morza Czarnego cały czas idzie trasa, która się ciągnie na, nie wiem, prawie 1000 kilometrów. No nie wiem, może jakieś plaże będą po drodze, ale ciężko tutaj zjechać na jakąś fajną, dziką miejscówkę, żeby zatrzymać się kamperem. Co ty, Paweł, myślisz? Tak trochę słabo stanąć, ale jak ktoś by chciał, to na pewno coś tu znajdzie takiego niezbyt epickiego, że tak powiem. A w lądzie, że tak powiem, to już w ogóle nie ma jakichś takich fajnych miejscówek, bo teren jest górzysty, pagórkowaty, wąskie uliczki. Na pewno gdzieś można stanąć przy czyimś domu, na ulicy, ale też to nie jest gwarancją, że tam będzie prosto i równo, no bo górki od samego morza od razu w górę. No właśnie, dopiero jakieś plaże zaczynają się tak na wysokości Stambułu. To jest mniej więcej to miejsce, jak wjeżdżaliśmy do Turcji, tam byliśmy. No ale jak pamiętacie, tam też nie za bardzo było z miejscówkami. Jak nie oglądał ktoś, to film się pojawi gdzieś tutaj. No cóż, zobaczymy, jak to będzie. Na razie lecimy, mkniemy do przodu. Tutaj po lewej stronie widzicie fabrykę herbaty. To tutaj właśnie rolnicy przywożą swoją herbatę. Zobaczcie, ile ciężarówek tam stoi, jakie magazyny wypełnione tą piękną rośliną. Tam jest suszona, mielona i prażona, tak? Czy tam wypalana, nie wiem, jak się to mówi. Wszędzie herbata rośnie. Szybka aktualizacja pogody. Słuchajcie, mamy 28 stopni, wilgotność powietrza jest bardzo duża, ponieważ czy siedzisz, czy chodzisz, to się pocisz po prostu. No, no ale jest przyjemnie. No. Stęskniliśmy już się za nadmorskim klimatem. No, jesteśmy w lekkim szoku, bo idziemy wzdłuż rzeki, strumienia. No i cyrk tu się dzieje. Jakiś, nie wiem, rafting, pontony, kajaki, krosówki, no po prostu autobusy, autokary i huśtawki. Tłumy ludzi. No jedziemy trochę głębiej, może tam będzie spokojniej, bo tutaj to jest dosłownie cyrk na kółkach. Dojechaliśmy do miejsca przeznaczenia i muszę powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony. Wzdłuż rzeki Kawran dojechaliśmy do doliny Ajder. Ajder? Ajder. Ajder, tak. Droga piękna, zjawiskowa, widoki cudowne, ale od pewnego momentu trzeba zapłacić na razie 75 lir. Droga jest remontowana i widzieliśmy już znaki, że za takiego busa jak nasz będzie trzeba zapłacić 375 lir tylko po to, żeby wjechać do tej doliny, bo ta droga nie jest żadną przelotówką, po prostu się kończy, dojeżdża do gór Haczkar i koniec. Nie spodziewaliśmy się, że będzie to region tak bardzo rozwinięty turystycznie. Jest mnóstwo hoteli, bungalowów, no i arabskich turystów, którzy mają grube kieszenie i portfele. Dokładnie, także bardzo upodobali sobie to miejsce. Naprawdę chyba jest ich więcej niż Turków, ale zobaczymy, jak to cenowo wygląda. Czy jest drogo, czy to jest na kieszeń Arabów, tak jak w Zakopanem się porobiło? Może Ajder to takie polskie Zakopane? Może. Strasznie ci Arabowie polubili góry. Nie wiem dlaczego. Sprawdziliśmy ceny jedzenia, no i jesteśmy mile zaskoczeni, bo jest tutaj właśnie regionalne jedzenie, a o tym regionie zaraz wam opowiemy. No i wcale nie jest drogo, więc może coś tutaj przekąsimy.
Dolina Eider bardzo nas zaciekawiła, ponieważ zamieszkuje tu kaukaska mniejszość narodowa Lazów. Lud ten wywodzi się z dawnego królestwa Kolchidy, które istniało między XIII a II wiekiem przed naszą erą. Lud Lazów założył nawet swoje własne królestwo Lazik, które istniało w średniowieczu między II a bodajże IV wiekiem. W późniejszym okresie zostało podbite przez Rzymian. Byli wielokrotnie podbijani przez Otomanów, Osmanów, Turków, po prostu Seldżuków. Kto tutaj rządził, to podbijał ten lud, ale jednak zachowali oni swoją odrębność i do dziś mieszkają w tych terenach między Trabzon a Rize i w górę lądu do Artwin. Były to właśnie dawne ziemie królestwa Lazaik. Przyjechaliśmy właśnie na farmę pana Mustafy, który już od którego rodzina od 4 pokoleń zajmuje tą farmę, tę ziemię. I podczas rozmowy dowiedziałem się, że jego przodkowie właśnie wywodzą się od ludów Lazów. No wiadomo, że to się troszeczkę już zmiksowało, wiadomo, żony, dzieci, te sprawy, ale zachowali strukturę całego tego gospodarstwa, budynki. No i dzisiaj możemy podziwiać chociażby typowy dom, który budowali Lazowie. Kamienny fundament, drewniana konstrukcja, często zdobiona motywami roślinnymi, zwierzęcymi. Tu zachował się dom mieszkalny, ale jak widzicie tam za mną jest drugi mały domek i nie jest to domek gościnny. Służył on za spichlerz, jest zbudowany na palach, tak żeby żadne zwierzęta się nie dostały do żywności. Czy to jakieś myszy, gryzonie inne, czy na przykład niedźwiedzie, które również są w tej okolicy. Jak widzicie, pale zakończone są takim kółkiem. No bo wiadomo, jak myszka będzie się wdrapywała, no to już tutaj będzie miała ciężko przejść dalej. Spotkaliśmy właściciela tego całego obiektu. Pan Mustafa opiekuje się tutaj wszystkim, ma ryby. 3 rodzaje rybek można zjeść. Su? Busu, elebakszu, lepesu. No dobra, to tak szybko wam teraz wytłumaczę, o czym mi opowiadał tak namiętnie pan Mustafa. Otóż słuchajcie, hoduje tutaj 3 rodzaje ryb, 2 nie zrozumiałem. Na pewno ma tutaj łososia. I teraz tak, całe jego gospodarstwo jest zasilane z elektrowni wodnej, którą sam zbudował. Zaraz do niej pójdziemy. Mąkę kukurydzianą uzyskuje ze swojego własnego młyna, który jest napędzany właśnie tym wartkim strumieniem, który również przepływa przez baseny, gdzie hoduje ryby. Także no, ekologiczne gospodarstwo, muszę powiedzieć. Już 4 pokolenie żyje na tym gospodarstwie, a technologia mielenia mąki się nie zmieniła. Jest tu użyty zwykły kamień po prostu i powolutku sypie się kukurydza. I kamień o kamień się trze i powstaje z tego mąka. Co chwilę tutaj wypada. Jak jest gospodarstwo, to są również i kozy, ale milutka. Ty też chcesz milaka? Oj. A oto i źródło całej tej energii. Piękny wodospad. Uważaj. A potem płynie aż do turbiny. I jest moc, słuchajcie. Silnik pracuje pełną parą, prądnica. Silnik. Zobaczcie, jak ta woda go napędza. Wow. Od pewnego czasu ludność w tym regionie troszeczkę zawalczyła o zachowanie tej swojej odrębności kulturowej, która już była tak naprawdę na wyginięciu, można powiedzieć. Tak, chociażby język, który został wpisany na listę UNESCO języków zagrożonych wyginięciem, zaczyna być tutaj, że tak powiem, rewitalizowany. Powstają szkoły, dzieciaki powoli się uczą tego języka, żeby zachować no, tą kulturę. Tak, widzimy też sporo właśnie odnowionych tych domków tradycyjnych, no i też jest sporo regionalnych potraw w lokalnych restauracjach. Dokładnie, nie omieszkamy się i jednej z tych potraw spróbować. Może 2, a może 3.
Cieszę się, że mimo tak szybko upływającego czasu pan Mustafa cały czas zachowuje tą swoją odrębność ludu Lazów. Zobaczcie na to zdjęcie z dziadkiem, który był w armii, ale jednak jego strój jest typowy dla Lazów. Ma tutaj nóż, ma pas, na którym są naboje, jest tu krótka lina do związywania jeńców, wąsik. No i różni się od żołnierzy tureckich. Różni się od żołnierzy tureckich, jak widzicie trochę, no. Z którymi siedzi, bo ponoć Ataturk ich połączył, tak? No, coś tam nam tak tłumaczył pan Mustafa, mam nadzieję, że go dobrze zrozumiałem. A tutaj są typowi żołnierze Lazów, ludu Lazów. Także no, widzicie, trochę podobny tutaj dziadek Mustafa. Próbujemy zupki rybnej, belik czerpaszy. No jak jest tutaj hodowla ryb, to trzeba spróbować. A ty, Paweł, co miałeś? To jest kapuśniaczek. Jest tu kapusta fasola, ale zapomniałem, jak się to nazywa. Jakieś mięsko z grilla. No i deser. To jest taki regionalny deser. Las Borei się nazywa. Dobra, próbujemy deser, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że muchlamę, tą, którą jedliśmy u Jaszera, czyli ten smażone masło z mąką kukurydzianą i z serem, taka ciągnąca ta masa, to też jest, wywodzi się z kuchni Lazów. No a teraz próbujemy tego deserku. Jest to takie ciasto francuskie, cienka warstwa i w środku powinien być ser albo jakiś taki pudding. Całkiem dobre, ale polane jest takim oczywiście słodkim bardzo syropem. A ja muszę wam powiedzieć, że herbata w ris, czyli turecki czaj, jest chyba najlepszą, jaką piłem. I najmocniejszą, bo to jest jak kawka po prostu. Jedzonko było pyszne w restauracji u pana Mustafy. My dojeżdżamy właśnie do miasteczka Ajder. 15 minut minęło, a my ujechaliśmy może ze 100 metrów. Słuchajcie, tragedia normalna. Widzę, że tutaj sporo pieniędzy jest inwestowanych. Te hotele po prawej stronie, po prostu coś pięknego. Przysłaniają trochę nam widok na ten piękny wodospad. No takiego natłoku ludzi to już dawno nie widziałem, słuchajcie. Ajdar, nie dało się wcisnąć palca. No nie, opuściliśmy to miasto czym prędzej, ponieważ no, nie podobała nam się atmosfera. Nie będziemy wam mówili, czemu nam się nie podobała ta atmosfera. Brakuje nam europejskiego klimatu gór. Ludzi w butach, do chodzenia po szlakach, w jakichś takich, wiecie, strojach górskich, nie wiem. No, to, co tam widzieliśmy, jakoś nie przemawiało za tym, żeby się zatrzymać. Postanowiliśmy pojechać dalej. Dojechaliśmy prawie do końca tej drogi. Tej doliny. Za nami są góry Kaczkar, ale trochę mgła je przysłania i nie za bardzo widać. No niestety. Krajobraz wzdłuż drogi się w ogóle nie zmienia. Cały czas jakieś kafejki, restauracyjki na każdej polance, na każdym wolnym skrawku, naprawdę, gdzie można by było się zatrzymać, podziwiać te piękne widoki. To są restauracyjki, namioty budki z czajem. Jakby tego było mało, to tu jeszcze budują. Wszystko jest w budowie, cały czas. Będzie tu kiedyś naprawdę bardzo, bardzo busy i tłoczno. No, pozostaje nam tylko podziwiać widoki z ulicy i zawinąć się stąd i pojechać dalej nad morze, bo teraz mamy 16 stopni, jesteśmy na 1700 metrach, a na dole mieliśmy 30. Także sami widzicie, jaka jest różnica. Próbowałem znaleźć jakieś szlaki w tym rejonie i ciężko mi to idzie. Nic nie mogę znaleźć. Wiem na pewno, że na końcu tej doliny Ajdar można wspiąć się na najwyższy szczyt gór Kaczkar. Znosi się on chyba na ponad 3000 metrów. I to jest jedyny szlak, który znalazłem. A tak ogólnie to wszystkie te okoliczne góry, nie wiem, chyba są nie do zdobycia. Nic tam, nie ma żadnej infrastruktury dla ludzi, którzy uwielbiają hiking. No ktoś tutaj podziwia. Turkie, je! Çok güzel Turkie!
No, jedziemy. Wracamy, może gdzieś tam się zatrzymamy po drodze, może będzie luźniej, zobaczymy. Musimy wracać tą samą drogą, tak, tak. Czy siak, bo innej drogi nie ma. Innej drogi nie ma. Po drodze zjechaliśmy do takiej małej wioski. Zobaczyliśmy domki charakterystyczne właśnie dla mniejszości Lazów. I rzeczywiście tutaj mieszkają ludzie, słuchajcie. No, no zobaczcie, ten jest troszeczkę wyremontowany, ten na dole. Widać nowe drewno, ale zbudowany na ten sam styl. W tamtym starym okna powymieniane na plastikowe. No już tak mi się mniej podoba. Ale cały czas jest tutaj ten składzik, który wam pokazywaliśmy wcześniej. No i tu jest ten spichlerz. Tak, tu go fajnie widać. Pięknie zachowany. No, cały czas w użytku. Wśród tych pięknych, starych budynków wkomponowany blok. Śmiesznie to wygląda. Chwila relaksu. Tak, ale jaka altaneczka zrobiona, nie? No, w środku miasteczka. Można sobie odpocząć wśród tej wioseczki, a tam piękna plantacja herbaty kolejna. Cudnie wyglądają te poletka, nie mogę się napatrzeć po prostu. Tu już herbata zebrana, ale widziałam, że tu jest poletko takie ogolone, więc chyba z tego. Ogolone? No takich... Same badylki zostały. No, ale jakie piękne, równiutkie. Tu w ogóle jak zaparkowaliśmy, no to prawie nas zbombardowali workami z herbatą, bo zaczęły sobie spadać z tego wzgórza po prostu, tu na dół. No, jeden wpadł do wodospadu, Paweł go wyciągał, poświęcił się. Ja to wszystko, słuchajcie, nagrywałam. Ale po prostu były takie emocje, że okazało się, że tego nie nagrałam. No, ale widok był całkiem niezły, jak leciały te worki z góry. No. Panie nie mają wciągarki, wszystko po prostu toczyło ręcznie. Się po wzgórzu. Tak, teraz to przekładają. Zdecydowaliśmy z Moniką, że zostajemy w tej wiosce na noc, jest tu cicho i spokojnie. No, nie wierzę w to, że słuchajcie, tą drogą będzie, wiecie, jeździło dużo samochodów. W nocy. No cóż, a tego vloga będziemy już kończyć. Dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Zostawcie jakiś komentarz. Zasubskrybujcie, jeżeli ktoś ma ochotę, może nas wesprzeć na profilu Patronite. Zachęcamy bardzo. No i co? Widzimy do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej. Hejka. Zrobisz mi fotkę. Kto to zapomniał nagrać? Ja. A ja nurkowałem w kałużach, żeby wyciągnąć. W wodospadzie. Będziemy kończyli tego vloga. Nie będziemy wam mówili, dlaczego nam się nie podobała...